Cześć, tu Iza 2039. Ostatnio nagrywaliśmy dla Was filmik na początku proponowanego przez nas odcinka ciągu pieszo-rowerowego. Byliśmy wtedy w Makowcu. Teraz znajdujemy się dokładnie na jego końcu przy nadmieściwstwie Marcule. Jedną z atrakcji Marcul jest ogród botaniczny, arboretum, które zajmuje powierzchnię około 8 hektarów. Na jego terenie znajduje się aż 600 gatunków różnego rodzaju drzew i krzewów. Arboretum jest takim oczkiem w głowie naszych leśników, którzy bardzo o nie dbają. Możemy tutaj przyjechać między innymi po to, aby zrobić sobie ognisko, przyjechać tutaj z rodziną, z dziećmi. Dzieci przy okazji mogą się tutaj czegoś nauczyć właśnie w arboretum. Jest to taki fajny obiekt edukacyjny, prawda? Marcule to nie tylko arboretum, ale również Puszcza Igrzecka, która w tym momencie nas okala i znajduje się w koło. To doskonałe tereny do spędzenia aktywnie całego dnia, nie tylko pod kątem wycieczki rowerowej, ale również grzybobrania. Tak, fajnie sobie spędzić czas właśnie na świeżym powietrzu, także wszystkich serdecznie zachęcamy w dalszym ciągu do składania podpisów pod naszą petycją. Wchodzimy na stronę www.iusza2039/petycja, składamy podpis i możemy naprawdę zrealizować razem ten projekt. Ponadto ścieżka rowerowa, która będzie prowadziła do tego miejsca, nie jest ukierunkowana tylko i wyłącznie na walory turystyczne. Ona pozwoli również mieszkańcom miejscowości takich jak Pastwiska czy Błaziny w bezpieczny, spokojny sposób przemieszczać się czy w kierunku Iłży, czy dalej w kierunku województwa świętokrzyskiego. Ponadto tą ścieżką rowerową, tym ciągiem pieszo-rowerowym połączymy również ze sobą dwa województwa, województwo mazowieckie i świętokrzyskie. Także ma ona również walory komunikacyjne i zapewni nam bezpieczeństwo. Dokładnie tak. Także jeszcze raz wszystkich zachęcamy i myślę, że nagramy jeszcze nie jeden filmik, który będzie pokazywał, co tak naprawdę nasza ścieżka zawiera i czym możemy zachęcić tutaj tak naprawdę turystów, żeby nas odwiedzali.